Hejka moi drodzy, witam was wszystkich. Jak pewnie wiecie, znaczy nie, nie wiecie tego, ale kiedy ja nagrywam ten film, to dosłownie wczoraj zostały opublikowane pierwsze nowości marki Schlage na rok 2024. I co prawda miałam dzisiaj zupełnie inne plany, znaczy wczoraj miałam zupełnie inne plany na dzień dzisiejszy, ale doszłam do wniosku, że nie ma na co czekać i trzeba jak najszybciej wam te nowości przedstawić, pozostawić jakiś mój komentarz na ten temat, czy coś w tym stylu, dlatego specjalnie zebrałam się i nagrywam dla was ten film z moim komentarzem na temat nowości marki Schlage na rok 2024, bo powiem wam... Ja byłam w szoku, a dlaczego byłam w szoku, to zaraz sami zobaczycie. Być może niektórzy z was już widzieli te nowości, może nie. Pewnie ten film pojawi się kilka dni po tym, jak wyszły, że tak powiem, pierwsze wycieki, bo w sumie to te zdjęcia nawet nie są na oficjalnej stronie firmy Schlage, ani na Instagramie czy coś w tym stylu. Ja specjalnie zrobiłam też research przed tym filmem, żeby się upewnić, czy to nie jest jakiś fake news, czy coś w tym stylu. Ale nie, nie do końca znalazłam, że tak powiem, źródło tych wycieków. Są filmy na YouTubie, na różnych kanałach i my się posilimy właśnie jednym z kanałów. Dobra, mam tutaj odpalony filmik z kanału Schlage Ponies, także link będziecie mieli w opisie, jeśli chcecie sobie go sami obejrzeć. I może jeszcze zanim przejdę do tych nowości, powiem wam ciekawostkę, o której dowiedziałam się w sumie czytając komentarze. Nie wiem, czy kojarzycie taki kanał, który nazywa się Samitastisch. To jest niemiecki kanał modelarski. Dziewczyna też prowadzi swój serial modelarski właśnie ze szlichami. Znana jest z robienia różnych customów, drastic customów, nawet rzeźbienia swoich własnych modeli. Czego się ciekawego dowiedziałam? Że została ona zatrudniona przez firmę Schlage jako jeden z ich oficjalnych rzeźbiarzy. I jest ona autorką kilku z obecnych tutaj na tym filmiku nowości. Ona dokładnie napisała to nawet w komentarzu. Wyrzeźbiła tutaj parkę fryzów, fiordów, klacz Percherona i lipicana, który ciągnie wóz, jeśli chodzi o modele koni. Natomiast wyrzeźbiła jeszcze dwa psy i króliczka. Więc wow! Po pierwsze bardzo dużo, po drugie gratulacje, bo po tym jak zobaczycie te modele, to naprawdę widać różnicę. Zresztą, co ja wam będę gadać? Po prostu zacznijmy oglądać i sami zobaczycie. Więc mamy wstęp i proszę bardzo, pierwszy model jaki się nam wyświetla, to jest klacz rasy Percheron. Bo jak tylko zobaczyłam, to miałam takie, czyżby wreszcie zatrudnili kogoś, kto zna się na rzeczy? Okazało się, że wcale się nie myliłam, bo tak się właśnie wydarzyło. No jest to oczywiście rasa zimnokrwista, więc wydaje mi się, że pewnie wymiarowo będzie dosyć spora. Oczywiście to są zdjęcia katalogowe, więc wiadomo, po nich też nie można zbyt wiele oczekiwać, bo może być albo lepiej, albo gorzej. Różnie bywa. Tutaj prezentuje się całkiem git. Najmniej podobają mi się nogi. One owszem są grube, bo muszą być, że tak powiem, umięśnione. To jest koń zimnokrwisty, to jest koń pociągowy, ale są takie troszeczkę zbyt mało wyraziste. Ogólnie troszeczkę brakuje mi zaznaczenia tej muskulatury u konia tej rasy. Może nie powiedziałabym, że ten koń wygląda jak Percheron, ale że wygląda jak koń zimnokrwisty i jak na Schlage'a jest naprawdę git. Zwłaszcza podoba mi się mordka. Łeb nareszcie wygląda jak głowa konia. Ciekawa jestem, jak wygląda z drugiej strony, no ale tutaj mamy tylko takie zdjęcia. Jak te zdjęcia pojawią się na oficjalnej stronie Schlage'a, to oni zawsze mają możliwość obracania tych zdjęć i wiecie, macie tak w 3D i wtedy jest super. Tego na razie tutaj nie mamy, więc nie widzimy. Ja mam tu nawet w sumie Percherona ze Schlage'a, takiego bardzo starego, zaraz wam przyniosę. To nie jest klacz, to jest ogier i on jest z 2006 roku i on też jest siwy, jabłkowity, także, że tak powiem, ta maść już była kiedyś przez Schlage'a odtwarzana na koniu tej rasy. No on jest właśnie w takiej zwykłej, statycznej pozie. Mamy parkę nareszcie, po tylu latach. Dobra, idziemy dalej, bo teraz mamy nowe Araby. I nowe Araby nie były rzeźbione właśnie przez tą dziewczynę, bo no nie wspominała o nich. Zaczynamy od
klaczy arabskiej. Cóż, moim zdaniem laska jest cute, mega cute. Coś nie do końca podoba mi się, jeśli chodzi o proporcje tutaj. No nie jestem specjalistką, nie znam się. Może to też jest kwestia tego, że taki, a nie inny profil został dobrany do tego zdjęcia i tak to wygląda. Może pod innym kątem lepiej to wygląda. A pewnie wybrano taki profil ze względu na jej przeuroczą mordkę, jest no prześliczna, podoba mi się. Bardzo fajne są też nogi, są takie szczuplutkie, smuklutkie. Ona na tym zdjęciu wygląda, jakby była bardzo wysoka i że będzie takim dużym modelem. Mi się wydaje, że ona będzie raczej taka mała, smukła, delikatna i bardzo na to liczę. Wiadomo, Araby też nie są jakieś ultra niskie, nie? Takie podobne miałam wrażenie, gdy widziałam nowości chyba bodajże na rok 2017 albo 2018 firmy Sheikh, kiedy wyszły Pintabiany, kiedy zobaczyłam klacz Pintabian, zwłaszcza właśnie tą klacz Pintabian, to ja myślałam, że ona będzie jakaś nie wiadomo jak duża. Też miała takie dosyć długie, smukłe nóżki. A potem, kiedy ją zobaczyłam w sklepie, to ona była taka malutka, smuklutka, śliczna. Mam nadzieję, że właśnie ta klaczka i ogier, którego zaraz zobaczycie, również będą takie malutkie, drobniutkie, smuklutkie. Takie właśnie, jak według mnie Araby powinny być. W porównaniu na przykład do Hanovera czy Anglika, no powinny być niższe. Dalej mamy ogiera arabskiego. Tak, i ktoś tutaj już zresztą rzucił bardzo trafny komentarz, że no, może nie nazwałabym go jakąś niewiadomą hotuwą, jeśli można w ogóle tak nazwać model konia, ale wydaje mi się, że on razem z tą klaczką arabską mogliby stanowić niezwykle uroczą i ładną parę. Ładny jest, podoba mi się. Zwłaszcza właśnie ten jego łeb. Serio, jakby ja patrzę na tego konia, no głównie na ten łeb i nareszcie ja widzę, że to jest Arab. Ciekawa jestem, jeśli chodzi o malowanie, czy on jest całkowicie oblany czarną farbą, czy jednak mamy tu jakieś cieniowanie, bo nie jestem pewna, czy to jest kwestia odbicia światła na ciele, ale wydaje mi się, że on ma jakieś tutaj odrobiny szarości, na pewno na ogonie coś tutaj mu się dzieje. Ta błyskawica na niebie jest przecudna, super to wygląda. U mnie miałby imię Bold. Chociaż w sumie nie, bo już mój jeden koń ma na imię Piorun. To nie wiem, jak bym go nazwała, ale Blaze. On byłby Blaze. Jedyne, co mnie zasmuca, to kopyta, którym w ogóle nie poświęcono uwagi. Zostały po prostu oblane i już tutaj nawet w tym zdjęciu widać grubą, mocną warstwą szarej farby i nic więcej. I zobaczymy, jak jeszcze było z klaczką arabską. U niej to trochę lepiej chyba wygląda. A no właśnie u tego Persona to ogólnie nogi mi się nie podobają, ale chyba kopytka akurat nie jest źle. Tutaj ewidentnie jego nogi zasługiwały na coś więcej, znaczy się kopyta. Ale wiecie, zawsze model można przemalować, można zrobić customa. Dalej mamy źrebaka maści kasztanowatej. On na pewno też bardziej mi przypomina Araba niż poprzedni Arabek ze Szlejcha, tam z 2013 czy 2014, nie pamiętam. Troszeczkę dziwne ma oczy, nie wiem, mam wrażenie, że ma taki wytrzeszcz. Przynajmniej tak mu dobrali profil do tego zdjęcia, że wygląda jakby był z takim dziwnym wytrzeszczem. Też chciałabym go wziąć w rękę, obrócić ze wszystkich stron i zobaczyć, jak on wygląda. Ale nie jest źle, chociaż wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o malowanie, to na żywo nie będzie tak wyglądał ładnie jak tutaj, ale może się mylę. Taka moja mała adnotacja podczas montażu tego filmu. Z tym malowaniem chodziło mi o to, że czy ta maść, przez to, że jest taka kasztanowata, taka wręcz ruda, czy ona na żywo nie będzie aż pomarańczowa, tak jak to zrobiono w przypadku tego źrebaka Tennessee Walker. Praktycznie jest pomarańczowy już i chodziło mi o to, czy on na żywo nie będzie już zbyt rudy i nie zrobi się właśnie taki pomarańczowy z niego. W porównaniu do źrebaków, które wyszły w ostatnich latach, to jest jeden taki, który faktycznie wygląda jako tako i naprawdę mi się podoba. Dobra, lecimy dalej, bo są fryzy. Jak zobaczyłam tego fryza, to miałam wrażenie, że to są nowości, że ktoś się pomylił. Że to nie są nowości firmy Sheikh, że to jest jakiejś innej marki, ale na pewno nie ta, bo ten fryz jest wow, naprawdę, wygląda zarąbiście. Na tą jego grzywę taką rozwianą. Nareszcie ktoś się postarał i zaznaczył tą taką charakterystyczną dla fryzów grzywę, taką wiecie, kręconą, takie loki. Naprawdę miałam ostatnio okazję zobaczyć fryza na żywo i był on tak majestatyczny,
że żaden model jeszcze nigdy tego tak nie odzwierciedlił, jak bardzo majestatyczne są te konie. Ten poniekąd pokazuje właśnie to. Bardzo podoba mi się grzywa i ogon. Nogi zresztą też wyglądają cudnie. W ogóle sama dynamika poza, w jakiej został przedstawiony ten konik, prześlicznie. Wiecie, jak to będzie zarąbiście wyglądało na zdjęciach? Wydaje mi się, że niezależnie od tego, jakiej jakości ten model będzie na żywo, to i tak jego sobie z pewnością do kolekcji sprawię. No i on był właśnie rzeźbiony też przez Samitastish. Do niego mamy źrebaczka fryzyjskiego. Źrebaczek troszeczkę mniej mi się podoba. Coś mi się tutaj z tą głową nie zgadza, jakby jest strasznie, jakby go ktoś obieraczką do ziemniaków tak przejechał po tej głowie, takie mam wrażenie. Nie jest źle, w ogóle jego umaszczenie, on nie jest taki stricte kary, ma lekkie odcienie brązu. Wow, wiecie co, tak teraz właśnie patrzę, że nie nagrywam w ogóle ekranu. Dobra. Lecimy dalej i mamy, chciałam powiedzieć klacz, ale nie klacz, mamy ogiera rasy man... O, matko. Mangalarga Marhador, tak. U mnie to ja już widziałam kiedyś model konia tej rasy. Chyba Breyera, o ile się nie mylę. Jeśli chodzi o rzeźbę, wydaje mi się, że nie jest źle. Tak żywa troszkę, myślę, że ciekawa jestem, jak to się tutaj kończy, jak to wygląda z drugiej strony, ale według mnie tragedii nie ma. Ogon jest ładny. Oczywiście no, kopytka są jednolite. Jednolicie pomalowane na taki jasny kolor. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o grubość warstwy, jeśli chodzi o łaty i odmianki. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wszystkie te modele, przynajmniej jak się tak patrzy tutaj na zdjęciach, mają drobne, nareszcie takie oczy, bardziej pasujące w końcu do oczu koni, a nie wielkie, ogromne, nie wiem nawet co. Na pewno wydaje mi się, nie, jestem przekonana, zdecydowanie poprawiły się łby koni. O, jest klacz Fjorda, kolejny model rzeźbiony przez Samitastish, tak, kolejny model rzeźbiony przez Samitastish. Uważam, że jest on taki bardziej bajkowy. Jak pierwszy raz go zobaczyłam, to mi się właśnie skojarzyła, bo to jest ona, się z tym koniem z zaplątanych, nie wiem, on raczej nie był fiordem, na stówę nie był fiordem, bo był za duży na fiorda. Bardzo podobnie wygląda. On się nazywał chyba Maximus, co nie? Kolejne moje spostrzeżenie podczas montażu. Faktycznie mi się ta klacz skojarzyła z Maximusem, ale teraz wydaje mi się, że bardziej podobna jest do tego konia, na którym jeździł Hans z Krainy Lodu, albo do tego, na którym jeździła Anna. Nawet myślę, że to może były fiordy, bo były naprawdę bardzo podobne. Chociaż jak dla mnie trochę za duże jak na fiordy. No ale sami wiecie. No to od razu mi się ta klaczka z nim skojarzyła. Pewnie ze względu na tą grzywę, która może i nie jest realistycznie pomalowana, ale wygląda całkiem cute. Tak samo zresztą ogonek. Super, że została przedstawiona w takiej lekko dynamicznej pozie. Wygląda to naprawdę ładnie. I dalej mamy ogiera. Tak? Ogiera? A nie, Wałacha. On jest nawet dosyć podobny pozą, jeśli chodzi o tego starego Fjorda Schleicha. Wydaje mi się, że trochę niekorzystne jest dla niego to zdjęcie, no ale zobaczymy. A, jeszcze jedna mnie rzecz ciekawi, jak wyglądają kopyta. Też oblane czarną farbą, znaczy brązową tym razem. U niego zresztą to samo. Brakuje tutaj troszeczkę takiej zabawy tą maścią błaną. To jest też dobre określenie. Wydaje mi się, że zarówno ta klacz, jak i ten wałaszek troszkę zbyt plastikowo wyglądają. Przez to, że miały większy potencjał, jeśli chodzi o malowanie. Mogły zostać lepiej pomalowane. Ale znowu mówię, na pewno jakość rzeźby się poprawiła. Strasznie podobają mi się te chrapy. Nareszcie wyglądają jak chrapy koni. Tutaj mamy w ogóle zestaw Tory and Princess, ale ten konik to on już wyszedł. Pamiętam, że ten konik jest też fryzem sprzed iluś tam lat, więc to nie jest nowy model, nie jest to nowy mold. Zawsze mnie ciekawiło w sumie, jak to wygląda na żywo, bo nigdy nie widziałam. Zestaw jak zestaw, konik, ludzik, rząd. Tutaj mamy siodełko, czapraczek w fajnym żółtym kolorze, ładny kask. Nie podoba mi się, może być git zestawik. Ha, to jest niezłe, to jest bryczka, taka weselna, ślubna. Para młoda jedzie do kościoła i wysiadają z bryczki i tu mamy taką bryczkę, która wygląda całkiem uroczo. I szczerze mówiąc, ciekawa jestem, kto wpadł na pomysł, żeby zrobić taki zestaw. Bez jaj. Z tego co widzę, woźnicą jest Hanna.
Mamy pana młodego, mamy panią młodą. Ciekawa jestem, czy tą sukienkę, co ona ma, to ona jest ściągana, zakładana, czy jak? I szkoda, że niestety widać tylko takie pomniejszone zdjęcie i to jeszcze samego opakowania, ale tutaj mamy klacz lipicańską. Jeśli wierzyć Sami Tastisz, to ona również ją rzeźbiła. Myślę, że trzeba czekać, aż Szlejk wyśle mi kolejne zestawy ze współpracy. To sobie zobaczymy to na żywo i umówimy, nie? No i w sumie w tym momencie moglibyśmy się zatrzymać, bo tutaj już mamy inne rzeczy, jak jakieś owieczki, krówki. Była jeszcze jedna rzecz, która bardzo mi się podobała i którą chciałabym Wam pokazać. Którą na pewno chcę sobie sprawić, także poszukam filmu teraz. Jesteśmy teraz na kanale Hellhest. I do niego również będziecie mieli link, bo chcę Wam pokazać. To jest hiacyntowa ara! Śliczna jest! Poza modelami koni, mam też taką malutką kolekcję ptaków. Mam na razie dwa. Arę żółto skrzydłą i puchacza. I bardzo mi się podobają właśnie ptaszki, papugi zwłaszcza, z firmy Schleich. Chciałabym mieć ich więcej w kolekcji. I właśnie arę hiacyntową, tą, która wyszła w tym roku, na przyszły rok, z pewnością sobie sprawię, bo jest prześliczna. Dobra, i tak się bardzo rozgadałam w tym filmie i będę musiała pewnie sporo przycinać, ale tak na zakończenie powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jak już wspominałam, albo i nie pamiętam, nie miałam zbyt wielkich oczekiwań, kiedy weszłam w ten filmik z nowościami, bo przez ostatnie dwa lata, przez ostatnie dwa, trzy lata jakoś tak średnio się zapatrywałam na te pojedyncze modele od Schleicha. Raczej bardziej podobały mi się właśnie te ich zestawy. Tak wygląda mój ranking, gdybym miała wybierać pojedyncze modele i które z nich mi się najbardziej podobają. Napiszcie mi, który z tych koników na rok 2024 najbardziej Wam się spodobał, który Wam się najmniej spodobał, czy macie jakieś plany zakupowe na przyszły rok właśnie wśród tych nowości, czy raczej jednak niekoniecznie. Jestem bardzo ciekawa, z chęcią przeczytam Wasze komentarze. Także co, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!